Dzień dobry Państwu, witam Państwa na platformie wideoportalu poznajfakty.pl. Dzisiaj odpowiemy na pytanie pani Anny, która pisze do nas. Dzień dobry, jak mogę znieść współwłasność, przekazanie całego mieszkania mi i spłata drugiego współwłaściciela w określonym czasie, jeżeli nie znam jego adresu? Czy jeśli wykaże, że ustalenie adresu jest niemożliwe, to sąd wyznaczy za współwłaściciela kuratora? Jak długo może potrwać taka sprawa? Nadmienię, że mieszkanie utrzymuję tylko ja w nim mieszkam i jestem zameldowana. Bardzo proszę o szybką odpowiedź. Współwłaściciel raz się zgadza na sprzedaż, potem, żeby zrobić na złość, odwołuje zgodę, a ja wychodzę na niepoważną. Pani Anno, z tego co rozumiem, ma pani kontakt z tym współwłaścicielem, więc w pierwszej kolejności sugerowałbym podjęcie jakichś prób mediacji, po prostu rozmowy z tą osobą, tak? Ponieważ wskazanie adresu może być problematyczne. Oczywiście są pewne sposoby na to i zaraz je przedstawię, natomiast zachęcałbym w pierwszej kolejności, jak zwykle, do podjęcia się próby polubownego załatwienia sprawy i po prostu przekonania tej osoby do rozsądnego podejścia do tego problemu i uzyskanie tego adresu kontaktowego, czy też adresu zamieszkania tejże osoby, bo może być to istotne w dalszych czynnościach. Natomiast jak najbardziej można znieść współwłasność i są na to przepisy w zbiór przepisów w procedurze cywilnej, w kodeksie cywilnym. I przede wszystkim można oczywiście założyć taką sytuację, że ten współwłaściciel będzie nieobecny, tak? Czyli mamy do czynienia z sytuacją, w której ta nieobecność wiąże się z brakiem możliwości skontaktowania się z tą osobą i z brakiem sytuacją, w której nie znamy jego adresu, tak? Wówczas może być potrzebne postępowanie sądowe, które ma znieść tą współwłasność, czyli postępowanie uregulowane w kodeksie postępowania cywilnego, między innymi w artykule 617, tak? I po pierwsze, możemy się posłużyć po prostu wpisem do księgi wieczystej. Ja nie wiem, jaka jest sytuacja z tą księgą wieczystą, ale powinni być ujawnieni współwłaściciele w tej księdze wieczystej wraz z adresem do kontaktu. Dlaczego? Dlatego, że przepisy nakładają taki obowiązek na współwłaścicieli, żeby w sytuacji jakichś zmian, czy też w sytuacji, w której stają się współwłaścicielami lub doszło do jakiegoś przekształcenia własnościowego tejże nieruchomości, tak, lub jakichś zmian, muszą tą księgę zaktualizować o aktualny adres do doręczeń, tak? Więc jeżeli nie ma takiej, trzeba byłoby po prostu sprawdzić księgę wieczystą, tak? Czy ten adres jest tam ujawniony. Jeżeli nie ma, no to ta wiadomość powinna się tam pojawić niezwłocznie, ponieważ jest to obowiązek, tak, zawiadomienia tego sądu prowadzącego księgę wieczystą o każdej zmianie adresu i on wynika bezpośrednio z tychże przepisów, tak? Jeżeli chodzi natomiast o sytuację, w której chcemy znieść tą współwłasność bez obecności tego współwłaściciela, tak? Więc może być taka sytuacja, że nawet w postępowaniu sądowym sąd to postępowanie zawiesi do czasu, w którym ten współwłaściciel się ujawni lub pojawi się jego pełnomocnik, tak? Ponieważ te czynności powinny się po prostu odbywać przy obecności tego pełnomocnika lub tego współwłaściciela. Także może być taka sytuacja, że sąd wezwie panią jako wnioskodawcę do podjęcia jakiejś czynności, na przykład ustalenia tego kuratora, o którym pani sama mówi, tak, dla nieobecnego współwłaściciela. Więc mamy tutaj do czynienia z artykułem 195 Kodeksu Postępowania Cywilnego, który w paragrafie pierwszym brzmi następująco. Jeżeli okaże się, że nie występują w charakterze powodów lub pozwanych wszystkie osoby, których łączny udział w sprawie jest konieczny, czyli w sytuacji zniesienia współwłasności, tak, sąd wezwie stronę powodową, czyli panią, aby oznaczyła w wyznaczonym terminie osoby niebiorące udziału w taki sposób, by ich wezwanie lub zawiadomienie było możliwe w razie potrzeby, aby wystąpiła z wnioskiem o ustanowienie kuratora. I teraz tak, sąd w paragrafie drugim wezwie osoby niezapozwane do wzięcia udziału w sprawie w charakterze pozwanych. Osoby, których udział w sprawie w charakterze powodów jest konieczny, sąd zawiadomi o toczącym się procesie. Osoby te mogą w ciągu 2 tygodni od doręczenia zawiadomienia przystąpić do sprawy w charakterze powodów. Natomiast sprawa o ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej
Należy do właściwości sądów rejonowych, a dokładnie do Wydziału do Spraw Opiekuńczych, Rodzinnych, artykuł kodeksu 184 rodzinnego i opiekuńczego o tym stanowi. Natomiast mamy tutaj taką sytuację, że ten kurator to jest tak jakby ostatnia możliwość, tak? Więc w pierwszej kolejności tak trzeba by było spróbować się porozumieć z tą osobą, jeżeli ujawni się adres w księdze wieczystej. Może ta osoba, jeżeli otrzyma wezwanie na jakiś adres, który jest pod którym była wcześniej zameldowana, tak, bo sąd ma też możliwości, żeby taki adres ustalić, może po prostu się stawi, tak, na takiej rozprawie. Może się stawi pełnomocnik tej osoby. Tego nie jesteśmy w stanie określić. Natomiast zgodnie z treścią pani zapytania, odpowiem po prostu podsumowując, że można znieść współwłasność, tak, jeżeli pani nie zna tego adresu, tylko trzeba byłoby to postępowanie wszcząć. Natomiast lepiej byłoby po prostu podejść do tego, tak jak mówiłem na samym początku, polubownie i spróbować uzyskać na adres korespondencyjny, czy też adres zamieszkania lub zameldowania tejże osoby i w ogóle po prostu tą współwłasność, tak, to zniesienie współwłasności przeprowadzić w sposób polubowny. Natomiast te pozostałe możliwości, tak, czy ustanowienie kuratora, zawieszenie postępowania na czas, tak, zawiadomienia tej osoby, odnalezienia adresu, no to może się wiązać z tym, że taka rozprawa będzie po prostu dosyć długo trwała w czasie, tak? No nie jest mi wiadomy dokładny czas. To wszystko zależy od konkretnego sędziego, od tego, jak się kształtują sprawy na wokandzie, w jakim to będzie sądzie, tak? W jakiej miejscowości. No tych czynników jest bardzo dużo, natomiast no na pewno kilka miesięcy, tak? Może taka sprawa się toczyć. I oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że jest jeszcze kwestia ewentualnego zawieszenia tego postępowania, o którym mówiłem. Jest też kwestia ewentualnie drugiej instancji. W zależności od tego, jakie będzie rozstrzygnięcie, tak, trzeba mieć na uwadze, że to jest kwestia, która może się przeciągnąć w czasie. Dlatego zawsze próbujemy nakłonić stronę ewentualnych sporów, czy cywilnych, czy majątkowych, tak, tutaj w tego typu sprawach, do polubownego rozwiązania problemu i do jakiejś mediacji, tak, czy też próby dokonania jakichś ustaleń na mocy ugody lub jakiejś umowy, tak, no w zależności od sytuacji. Także tak się kształtuje sprawa. Jeżeli by pani miała jeszcze jakieś pytania, to oczywiście zachęcam do przesłania ich na naszą skrzynkę kontaktową pod adresem kontakt@poznajfakty.pl. A z mojej strony to dzisiaj wszystko. Dziękuję państwu za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.